Witam Państwa serdecznie na takim dość ważnym, znaczy bardzo ważnym dla miasta Jeleniej Góry spotkaniu, gdzie chcieliśmy powiedzieć o tym, na co wszyscy jeleniogórzanie bardzo dawno czekali, mianowicie na jakiejś takiej jakościowej zmianie na ulicy Wojska Polskiego. O ile pozostałe części miasta prędzej czy później zmieniają swój kształt, wspólnoty mieszkaniowe remontują elewacje, to wszystko zaczyna wyglądać coraz lepiej, no to na Wojska Polskiego czekaliśmy dość długo, a dzisiaj chcieliśmy Państwa poinformować o decyzjach, które na kwotę ponad 5 milionów złotych trafią właśnie na tą ulicę. Ale nim do tego przejdziemy, chciałem trochę wstępu, bo problem wyglądu ulic, wspólnot mieszkaniowych to jest problem z brodą, który już drugą kadencję staramy się rozwiązywać i chciałem przypomnieć, że najpierw to były olbrzymie długi miasta wobec wspólnot mieszkaniowych za budynki, za mieszkania, które były naszą własnością. Mówiąc krótko, przez długie lata miasto nie płaciło, między innymi na fundusz remontowy. Tego było na kilkanaście milionów złotych. Wielkim wysiłkiem miasta, wielkim wysiłkiem budżetu miasta te zaległości w zasadzie poregulowaliśmy. Tam mamy trochę spornych, ale to już są jakby drobne. Czyli wspólnoty mieszkaniowe dostają od nas, za naszą część, składkę remontową i możemy przystępować do remontów. Jednocześnie staramy się w tym uczestniczyć ile można. Druga rzecz, sprzedajemy ponad 100 mieszkań rocznie, tych ostatnich mieszkań, które są w wspólnotach mieszkaniowych. Sprzedajemy je na wolnym rynku, chcemy, żeby po prostu zasiedlili je ludzie i ludzie, którzy będą normalnie je użytkowali. Przez cały czas miasto kilka wspólnot, tych, które są w rejestrze zabytków, dofinansowuje w ramach konkursu. Mamy też dużą ilość elewacji w mieście, które w ramach projektu termomodernizacji uzyskały dofinansowanie i są remontowane. Mamy liczne przykłady wspólnot, które samodzielnie podejmują się trudu remontów elewacji, remontów kamienic. Zresztą narzędzia kredytowe w tej chwili na to pozwalają. To jest około setki rocznie elewacji w mieście się zmieni. Natomiast dzisiaj to, co najważniejsze, to chciałbym powiedzieć o rozstrzygnięciu programu rewitalizacyjnego i dlatego ze mną jest cała grupa osób. Jest pan wiceprezydent Łużniak, który nadzoruje bezpośrednio projekty europejskie. Jest Michał Gus, który jest zastępcą szefa ZIT-u, czyli tego zintegrowanych instrumentów terytorialnych, czyli tej puli pieniędzy europejskich przeznaczonych na aglomerację jeleniogórską. I są Państwo przedstawiciele zarządców i wspólnot mieszkaniowych, które z tego, co ustaliliśmy, chyba największą ilość, głównym beneficjentem, w tym beneficjentem przy ulicy Wojska Polskiego. Ja może tyle tytułem wstępu. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, że to jest jakby takie ukoronowanie działań, które są prowadzone od bardzo dawna. Ja myślę, że efektem tego będzie na końcu to, że około 30% budynków przy tej ulicy zmieni swoje elewacje i ta taka najbardziej reprezentacyjna ulica będzie bardzo widoczna. W ogóle przy okazji zapraszam do muzeum na wystawę Secesja Jeleniogórska, bo wiele z tych obiektów tutaj to są właśnie przykłady bardzo ładnej zabudowy secesyjnej. Proszę bardzo, Jurku. Tak jak pan prezydent powiedział, został rozstrzygnięty konkurs w ramach rewitalizacji 6-3 obszarów miejskich dla wspólnot mieszkaniowych. Jednym z głównych beneficjentów są wspólnoty zarządzane właśnie przez tutaj obecnych zarządców, także to jest głównie ich zasługa, bo bez dobrze złożonych wniosków nie byłoby tego dofinansowania. Tak jak pan prezydent powiedział, z puli ponad 9 milionów złotych, około 5 milionów złotych trafiło tutaj do Jeleniej Góry, część do Mirska, Piechowic, Kowar, ale najistotniejsze jest to, że 18 budynków na ulicy Wojska Polskiego zmieni swój wygląd. Ulica Wojska Polskiego to jest około 70 budynków, czyli tak naprawdę prawie, że 1/3 w wyniku tego konkursu zmieni swój wygląd. W sumie na terenie miasta Jeleniej Góry 28 budynków dostanie dofinansowanie do tego, żeby zmienić swój wizerunek.
Konkurs został rozstrzygnięty, ale zostały jeszcze środki. Niestety dwie nieruchomości z Jeleniej Góry na ocenie merytorycznej, czyli na ocenie we Wrocławiu, przeszły negatywnie. Mam nadzieję, że obydwie się odwołają i będziemy mieli wtedy jeszcze większą pulę środków, które trafią do Jeleniej Góry.